Rozdział trzeci Rywale W Siewierzu wyjechali na wygodną dwujezdniową drogę prowadzącą z Katowic do Częstochowy. W ostrym wiosennym słońcu wstęga szosy lśniła jaskrawym blaskiem. Na drodze prawie nie było ruchu. Spokojne sobotnie popołudnie. Rosnące po obu stronach drogi drzewa rzucały wydłużone, nieregularne cienie, prawie prostopadłe do kierunku szosy. Wyprzedzili ciężarówkę, a potem chłopską furmankę, ciągniętą przez ospałego konika z klapkami na oczach, a miała to być rzekomo droga szybkiego ruchu. Na podmokłej łące w koziegłowach dostrzegli bociana, który stał bez ruchu na jednej nodze, najwidoczniej znudzony swym zwykłym zajęciem żabimi łowami. Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Odezwała się pani Ewa, siedząca obok kierowcy. Masz rację, rzucił półgębkiem mężczyzna prowadzący Forda, odrywając na chwilę oczy od pustej jezdni. Paweł, siedzący razem z Beliną na tylnym siedzeniu, uznał za stosowne podtrzymać rozmowę. Już kilka tysięcy lat temu ludzie doszli do wniosku, że wiosna jest piękna. Ewa roześmiała się. Pewnie, że to, co powiedziałam, nie jest odkryciem ale czasem jest przyjemnie stwierdzić coś po raz drugi lub trzeci, lub nawet dziesiąty. Zawsze będzie miło przekonać się, że na wiosnę niebo jest niebieskie, że przyroda się budzi, że znowu latają jaskółki i śpiewają skowronki. Romantyczka rzucił mężczyzna za kierownicą. Ewa przedstawiła go uprzednio jako inżyniera Jarosława Pokroila, nowego kierownika pracowni, w której pracowała. Był to mężczyzna szczupły, niepozorny, średniego wzrostu. Mógł mieć około trzydziestu, może trzydziestu kilku lat. Ubrany był elegancko i modnie. Oprócz tego był właścicielem ciemnowiśniowego forda, którym właśnie jechali wszyscy czworo do Częstochowy, zaproszeni na niedzielę do domu państwa Hanżkiewiczów. Zaraz na wstępie Maciek zapytał: Czy rodzina pana Pokroila wywodzi się z Czech? co sugeruje jego nazwisko, ale po otrzymaniu wymijającej odpowiedzi zaniechał tego tematu. Pokroile rozmawiał z Ewą o sprawach zawodowych. Maciek i Paweł zajęli się swoimi myślami. Jechali przez las. Gdzie niegdzie w rowach i zagłębieniach terenu leżały z rzadka płaty brudnego śniegu, do których nie dotarły jeszcze promienie słońca. Potem wjechali w Dolinę Górnej Warty. Gdy dojeżdżali do Wrzosowej, niebo zrazu zszarzało, potem pociemniało i zaczął żyć drobny, ale gęsty deszczyk. Świat za oknami, do niedawna słonecznie jasny, jakby się skurczył i zbrzydł. Widoczność na drodze znacznie zmalała. chowa osiem kilometrów. Kierowca na głos przeczytał napis na przydrożnej tablicy. Jeszcze dziesięć minut i będziemy na miejscu. Ale nim osiągnęli pierwsze domy przedmieścia, gęstą żawkę zastąpiła znacznie gęstsza ulewa. Potoki wody zalewały szyby do tego stopnia, że jazda odbywała się prawie po omacku. Prawdziwe oberwanie chmury. O mały włos nie wpadli na nieoświetloną furę smętnie wlokącą się w strumieniach deszczu. Pokroil za kierownicą wyciągał szyję do przodu, wysilając wzrok w zapadłej nagle ciemności. Tu niedaleko po prawej stronie jest motel, przypomniała sobie Ewa. Możemy się tam zatrzymać na kawę i przeczekać ten deszcz. Skręcili z głównej ulicy. Podjechali pod wspornikowy daszek, chroniący dwa parkujące samochody. Brawurowym sprintem pokonali schody prowadzące na pierwsze piętro do restauracji i w holu, prychając i chlapiąc na wszystkie strony, doprowadzili swój wygląd do normalnego stanu. W restauracji było prawie pusto. Usiedli w kącie przy oknie. Po chwili podszedł kelner. Zamówili kawy i pepsi. Cóż za ulewa! Powiedział prawie ze wściekłością Pokroil, wyciągając z kieszeni chustkę do nosa. Dziękuję, rzucił do kelnera, który już zdążył postawić przed nim szklankę z kawą. Już tak blisko mieliśmy do celu. Ujął gorącą szklankę i podniósłszy ją ostrożnie do ust, wypił kilka łyków. Później odetchnął głęboko. Nie najgorsza, odezwał się znowu. Belina, siedząc w samym rogu sali, miał przed sobą widok na wszystkie stoliki i na drzwi wejściowe. Właśnie drzwi uchylono i ukazał się w nich tęgi, łysawy człowiek z parasolem w ręce. Stanął przy drzwiach i rozglądnął się po sali, po czym skierował się w stronę czworga naszych znajomych i zajął miejsce przy sąsiednim stoliku, tuż za plecami Ewy. Maćkowi wydało się, że przybysz jakby się na moment zawahał, zbliżając się do niej. Pokro ile mówił do Ewy: W zły czas rozpoczęła się nasza wyprawa na poszukiwanie klucza do tajemnicy pradziadka. Czas ucieka, a my musimy siedzieć bezczynnie. W jego tonie przebijała lekko żartobliwa nuta. Niech się pan nie gorączkuje, rzucił Paweł. Gwarantuję panu, że prędzej czy później rozwikłamy tę zagadkę, powiedział z naciskiem. Bardzo jest pan pewny siebie. Od stu lat nikomu nie udała się ta sztuka, a pan tak kategorycznie twierdzi, że właśnie panu się powiedzie. Ja osobiście jestem nastawiony bardzo sceptycznie. Może w takim razie przyjmie pan zakład. Chętnie. Niewiele ryzykuje. Ale o co możemy się założyć? O pocałunek pięknej księżniczki wtrącił z boku Maciek aluzyjnie. Pokrojowi ta propozycja niezbyt przypadła do gustu. Czuło się, że księżniczkę uważał za swoją zdobycz i nie zamierzał się nią dzielić z innymi. Ponieważ nie wymyślono odpowiedniego fantu. Propozycja zakładu upadła, ale po chwili pokroil zaproponował co innego. W takim razie urządzimy coś w rodzaju zawodów sportowych, kto prędzej odczyta ten dziwny szyfr Pan z panem Maćkiem czy Jasewą. Dobrze. zgodził się Paweł. HMM, chrząknął z dezaprobatą Maciek. Sprytnie pan podzielił uczestników zawodów najlepiej zorientowanego w sprawie i zarazem najładniejszego zawodnika tu uśmiechnął się do Ewy przydzielił pan do swojej drużyny chociaż jak się zastanowić to trudno się temu dziwić pewnie każdy z nas zrobiłby to samo jeżeli pani nie ma nic przeciwko temu podziałowi na drużyny to już jest jeden do zera dla pana Ewa się nie odezwała Maciek zwrócił znów oczy ku sali przy jednym ze stolików w pobliżu wejścia siedziało dwóch młodych mężczyzn, obficie raczących się piwem. O dwa stoliki bliżej, w tym samym rzędzie starszy siwy wypan, elegancko ubrany, konsumował nieco spóźniony obiad. Po przeciwległej stronie sali, pod ścianą, jakaś młoda para pochylała ku sobie głowy. Łysy grubas przy sąsiednim stole zasłonił się płachtą gazety i otoczył chmurą dymu z fajki. Minuty mijały. Deszcz nie ustawał. Pokroil, gestykulując szeroko, dyskutował głośno z Pawłem. Pan jest fantastą. Marzy się Panu, że od razu znajdziemy ogromne skarby, złotoinków lub diamenty króla Salomona. Pewnie w dzieciństwie naczytał się Pan nieodpowiednich książek. Podsumował. Paweł oponował, ale Maciek wcale nie zważał na krytyczne słowa. Znowu bezmyślnie rozglądał się po sali. Wydało mu się, że jego mość z fajką pilnie nadstawia uszu, o czym się mówi przy ich stoliku. Maciek spod oka spoglądał na niego co jakiś czas, ale wkrótce go to znudziło. Chyba było duszno, albo niskie ciśnienie powodowało senność i otępienie umysłu. Wygląda panna zmęczonego, powiedziała Ewa w jego stronę. Nie, nie, zaprzeczył. Zamyśliłem się. Przepraszam. Wyprostował się energicznie, odruchowo pogładził włosy i spojrzał na zegarek. Pół do szóstej. Deszcz nareszcie zmalał. Znów odezwała się Ewa. Przejaśnia się. Może już pojedziemy. Rodzice mogą się niepokoić, że się spóźniamy. Chodźmy, zgodził się pokroil. Przywołali kelnera. Uregulowali należność i zaraz ruszyli do wyjścia. Po schodach zbiegli na parking i pospiesznie ulokowali się w samochodzie. Chwilę zajęło przetarcie zapotniałych szyb i uruchomienie silnika. Podjechali jeszcze 30 metrów do stacji benzynowej obok motelu. Kiedy odjeżdżali, Maciek zauważył, że po schodkach restauracji zszedł Grubas z fajką i wsiadł do białego fiata, stojącego na chodniku tuż obok schodów. Po kilkunastu minutach dojechali do starego rynku. Ewa kazała skręcić w lewo w Aleję Najświętszej Maryi Panny, główną ulicę Częstochowy. Aleją dojechali do podnóża jasnej góry, którą ominęli prawą stroną. Po paru zakrętach na przemian to w lewo, to w prawo wydostali się na ulicę Świętego Rocha, prowadzącą poza miasto w kierunku Wielunia. Kiedy mijali jakąś wąską boczną uliczkę, Ewa zawołała: to tu. Trzeba było tutaj skręcić. Kierowca mruknął coś nieuprzejmie i ostro zahamował. Wprawnie cofnął samochód i wjechał we wskazaną dróżkę, która okazała się błotnistym i pełnym wybojów wąskim załukiem. Na szczęście dom państwa Hanyszkiewiczów znajdował się prawie na początku uliczki. Bez pośpiechu wygramolili się z auta. Deszcz już całkiem przestał padać. Ale ciemność zapadała na dobre. Ewa poprowadziła gości ścieżką przez ogródek. Zadzwoniła do drzwi wejściowych. Otworzył im starszy siwowłosy mężczyzna. Dobry wieczór, Tatusiu. Witajcie. Proszę panów do środka. Paskudna dzisiaj pogoda. Proszę dalej. Kasiu zawołał w głąb domu. Goście już są. Pojawiła się pani domu, a za nią jakiś szczupły młodzieniec. Ewa przedstawiła rodzicom przybyłych. Na końcu oznajmiła. A to jest Zbyszek, mój kuzyn, z Warszawy. Powiedziała to z takim naciskiem, jakby to była bardzo ważna wiadomość. Prosimy dalej, zachęcała pani Hanszkiewiczowa. Niech panowie się nie krępują. Zbyszku, może wiesz. Gdzie się podziała ata? Nakrywa do stołu. Zaraz ją zawołam. Idziemy wszyscy do jadalni, powstrzymała go pani Katarzyna. Tędy, proszę, wskazała drzwi. Przepuścili przodem obie kobiety i wkroczyli gęsiego do pokoju. Maciek wsunął się ostatni, nie zamykając drzwi za sobą. Wysoka dziewczyna o niewiarygodnie długich, jasnych włosach kończyła właśnie nakrywać na osiem osób duży owalny stół na środku obszernego pokoju. Powitała ich z uśmiechem, przepraszając. Troszkę dziś za chłodno w jadalni. Nie przewidzieliśmy tak nagłego oziębienia pogody, chociaż w kwietniu to rzecz normalna. Państwo pewnie przemarznięci i głodni. Nastąpiła kolejna prezentacja gości. W międzyczasie Maciek ogarnął wzrokiem pomieszczenie, w którym się znaleźli. Urządzone było, można powiedzieć, całkiem staroświecko. Solidne, duże i ciężkie meble w ciemnym odcieniu. Na ścianach stare fotografie i obrazy gromadzone chyba od kilku pokoleń. W rogu tykał ogromny, stojący na podłodze, zegar szafkowy o wielkim, wspaniale zdobionym wahadle. Wreszcie jego wzrok zatrzymał się na pięknej blondynce, którą Ewa przedstawiła jako swoją siostrę, co nie było właściwie konieczne, bo podobieństwo obu dziewczyn było wyraźne. A ta ubrana była w dopasowaną bluzkę, która podkreślała smukłość jej sylwetki, w długą czarną spódnicę i członka na wysokich obcasach, mimo że dziewczyna była i tak bardzo wysoka. Paweł nieznacznie trącił Maćka w łokieć i zrobił perskie oko z tak wymownym wyrazem twarzy, że Belina natychmiast domyślił się, że własna mina zdradziła. Jakie wrażenie zrobiła na nim młodsza Hanyszkiewiczówna. Od razu poproszono do stołu. Ależ nie przyjechaliśmy tu na wyżerkę, lecz w celu rozszyfrowania listu od zacnego przodka tej sympatycznej rodziny. To Paweł skierował rozmowę od początku na zasadniczy temat. I na to przyjdzie czas, powiedziała szybko Ewa. Najpierw jednak wypada się posilić przed trudną pracą, a także zapoznać się trochę bliżej z potomkami naszego pradziadka. Dokładniejsze poznanie charakterów prawnuków może rzucić nieco światła również na postać antenata, zażartowała. Na wstępie, aby przełamać lody, proponuję, żeby wszyscy co młodsi z obecnych przeszli bez ceregieli na ty. Znamy imiona każdego z nas. Więc nie powinno być z tym kłopotu. Jasne, skwitował Zbyszek. Maciek pomyślał, że Zbyszek rzeczywiście ma bardzo bezpośredni sposób bycia i zawierania znajomości, w przeciwieństwie do niego, to jest Maćka i Pawła, którym to nie szło tak łatwo. Przy stole jednak języki zaraz się wszystkim rozwiązały. Mówiono o najróżnorodniejszych sprawach. Szczególnie pan Haneszkiewicz okazał się wspaniałym gawędziarzem i bawił zebrane towarzystwo. Przy deserze wystąpił wyraźny podział na grupki po dwie lub trzy osoby zajęte osobnymi tematami. Ewa, Paweł i pokroil po jednej stronie stołu wrócili znowu do zagadki listu z Syberii. Obok Zbyszek adorował Ate. Pani Haneszkiewiczowa poszła do kuchni przygotowywać kolejne przysmaki. A Maciek z panem domu rozmawiali o wojnie 1939 roku, w której pan Hanszkiewicz walczył w szeregach armii Kraków. Przyszło mi bić się tak, jak dziadkowi w okolicy Janowa. 3 września w lesie, pod złotym potokiem, nasza siódma dywizja piechoty poniosła bardzo duże straty. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grup moich kolegów, poległych w tej bitwie. Pozostali przy życiu zakopali w ziemi dużą ilość broni, żeby się nie dostała w ręce Niemców. Podobno w czasie okupacji nie jeden oddział partyzancki korzystał z tej broni. Czy zna pan może Złoty Potok? Niestety, nie. Nawet nie wiem, gdzie on się znajduje. Szkoda. Warto go odwiedzić. To kraina skał, wąwozów, jaskini i wywierzysk. Piękne lasy wśród których tu i ówdzie sterczą fantastycznych w kształtach wapienne skały o stańce. Kilkanaście lat temu wybudowano w potoku hotel, a ostatnio harcówkę dla młodzieży. Hotel nosi nazwę Kmicic. Tuż koło Złotego Potoku leży miasteczko Janów. Właściwie nie ma między nimi żadnej widocznej granicy. Właśnie w Janowie na rynku mój dziadek stoczył swą pierwszą w życiu bitwę w oddziale powstańczym Chmieleńskiego. Potem walczył również kilka kilometrów bardziej na północ, pod śmiertnym dębem, koło zalesic, a jeszcze dalej na północ leży przyrów, z którego wywodzi się nasza rodzina. Gospodarz wyszukał mapę i, pokazując Belinie poszczególne miejscowości, zachęcał do ich odwiedzenia. Małgosia mogłaby panu służyć za przewodnika. Ona świetnie zna te strony, ich historię, a nawet ludzi tam mieszkających.